Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co w polityce pisze, a moim dzisiejszym gościem jest poseł Janusz Korwin-Mikke. Kłaniam się, dzień dobry. Panie pośle, troszkę powiem z wyrzutami żalu. To jest już chyba któryś mój wywiad z panem z kolei. Jeszcze ani razu żaden fragment nie został wycięty do telewizji. Z My Politics już tyle razy pan się pojawił, a my, przecież tu my rozmawiamy i są rzeczy, które się nadają, żeby później gdzieś je wyciąć i nikt jeszcze się nie odważył tego pokazać. Ale chyba nikt w telewizji nie puszcza moich fragmentów, bo w ogóle nie przyjrzałem do tego od kilku lat, żeby cokolwiek pokazywano w telewizji. No przecież ostatnio TVP pokazywało, co pan powiedział, 2 lata temu chyba był wywiad z panem z Żółtkiem. Co innego. No to o to chodzi. Przecież w naszych wywiadach też są rzeczy, które można by było wyciąć, a nikt nie wycina. Pech. No dobrze, przejdziemy do pierwszego tematu i pierwszym tematem jest to, bardziej nawet pytaniem, czy w Europie zmienia się nurt z lewicowego na prawicowy? Widzimy, we Włoszech się zmieniło, ostatnio była zapowiadana zmiana rządu w Hiszpanii, że przejmie rząd prawica, ale jednak się okazało, że ta prawica jakoś nie dotrwała do końca. Nawet nie wiem, co się stało w Hiszpanii. Wydawało się, że koalicja tej centroprawicy, no to ta Partia Ludowa to nie jest tak centroprawica, to raczej przypomina PiS z taką lekką lewicowością, a z Voxem wydawała się naturalna. Nie wiem, co innego tam mogłoby nastąpić, bo już w Hiszpanii lewica to jest coś, co w Polsce w ogóle jest niewyobrażalnie lewicowe. I ludziom chyba to pasuje, jeżeli wybierają ich po raz kolejny. No cóż, przypominam, że Hiszpanie dostali ogromne ilości złota z Nowego Świata i wszystko zmarnowali. Wszystko zmarnowali, bo to są lenie parszywe. I ten. I teraz też mają mieli sporo pieniędzy i też zmierzają prosto ku ruinie. No dobrze, to pytanie jest jeszcze do tych wyborów, bo tam partie regionalne mają swoje mandaty, tam widziałem na północy Hiszpanii. I pytanie, czy w Polsce też nie powinno czegoś takiego być, nie tyle partie regionalne, co na przykład obniżenie progu wyborczego. Pan w pierwszej kadencji Sejmu nie miał progu wyborczego, z tego co pamiętam, to była jedyna kadencja Sejmu bez progu. I czy to właśnie nie powinno być słuszne? No bo jeżeli jakaś idea ma 2% w skali poparcia, w skali kraju, no to czy nie powinna mieć swoich reprezentantów w Sejmie? To znaczy, jaki jest cel istnienia Sejmu? Otóż jedni twu demokraci twierdzą, że celem jest to, żeby każdy był reprezentowany. I to jest celem, a drudzy twierdzą, że to jest po to, żeby państwo było sprawnie rządzone. Więc jeżeli państwo ma być sprawnie rządzone, no to powinien być dwupartyjny system, prawda? I wtedy jedna partia ma zawsze większość i dzięki temu nie ma problemów, kto rządzi. Także to są te dwie sprzeczne ze sobą koncepcje. Koncepcje, po co jest parlament. Czy po to, żeby sobie pogadać, jak sama nazwa wskazuje, prawda? No to wtedy każdy powinien móc se w tym Sejmie pogadać. Natomiast czy Sejm ma rządzić? Otóż ja jestem w ogóle zwolennikiem tezy, że Sejm jest za duży, żeby móc rządzić. I rządzić powinna jakaś Rada Stanu, prawda, kilkunastoosobowa pod kontrolą Senatu. Niech będzie 32-osobowego, po dwóch z każdego województwa, tak jak w Ameryce jest, po dwóch z każdego stanu, prawda. No ale wtedy Konfederacja by nie istniała. To może by Konfederacja nie istniała, ale być może większość ludzi w takim parlamencie wyznawałaby ideę Konfederacji, dlatego że powtarzam, jest zupełnie inaczej rozumuje człowiek, który czuje się elitą, a inaczej rozumuje się człowiek, który musi ubiegać się o głosy pospólstwa, prawda? Także to jest absolutna różnica. Jest na przykład ciekawe uwagi Aleksego de Tocqueville, który mówił, że dlaczego w USA Senat to są
prawnicy, prawda, to jest poważni ludzie. Natomiast do kongresu wchodzą, znaczy senat to jest, prawda? A do kongresu to wchodzi jakaś hołota, prawda, z ichciami słomy wystającymi z butów. Dlaczego? Inny był wiek wyborców. I dlatego ja tak naprawdę, jeżeli nie jestem w ogóle półdemokratą oczywiście, chyba nie wyglądam, ale... A jednak w pana partii zawsze działa demokracja. Czy jeżeli kogoś się wybiera na jakieś stanowisko, czy nawet był wybór prezesa, to też był demokratyczny. No tak. Jakoś trzeba wybierać. Zawsze się ludzi wybierało demokratycznie. Natomiast nie można w ten sposób ustanawiać praw, bo to jest kompletny absurd. Ustawianie praw przez większość. Przecież ludzie mają pojęcia o tym, jak działają prawo i nawet elitom trudno to wytłumaczyć. To działanie, jak działa prawo, to jest w stanie zrozumieć może 1% społeczeństwa. Może 1% społeczeństwa. Mało kto rozumie taką prostą rzecz. Jeżeli się osła ciągnie za ogon, to on idzie stara się wyrwać do przodu, a wcale się nie cofa. Nie cofa. I ogromna większość ludzi nie w stanie tego zrozumieć. Wydają ustawy, które mówią mocniej ciągnąć tego osła za ogon, a to nie działa. Nie działa i koniec. Oni są po prostu za głupi, żeby to zrozumieć. Przypominam, że to dotyczy pewnej elity, bo tych 460 ludzi, prawda? To już są jednak jacyś wybrani. To nie jest taki pierwszy, lepszy, szary człowiek z ulicy. No właśnie się nie zgodzę. Jeżeli pierwszego, lepszego, szarego człowieka, nikomu nieznanego, umieścimy na jedynkę, obojętnie jakiej partii, gdzie jest mandat biorący, prawdopodobnie, zaryzykowałbym stwierdzenia, na 90% wejdzie do Sejmu. Więc może to być losowa osoba. No tak, ale ktoś go na tej jedynce musiał umieścić, nie? No tak, no ale to nie musi być jakaś elita intelektualna. To może być losowa osoba. Ale zupełnych idiotów się jednak nie wstawia na jedynki, dwójki, trójki. Ale można byłoby tak zrobić i wtedy by taka osoba została wybrana. No, nie wiadomo, czy ludzie by na taką listę zagłosowali, prawda? No ale załóżmy, że to ugrupowanie ma wysokie poparcie. Tak samo można powiedzieć, że król mógłby sobie wziąć na doradców idiotów kompletnych, prawda? No ale przecież to trzeba założyć, że ludzie jednak mają jakąś odrobinę instynktu samozachowawczego. Ludzie, którzy są w tej chwili w Sejmie, to nie rozumieją tego, mimo że to są ludzie jednak jakoś wybrani. Ja nie mówię, że wszyscy są na wysokim poziomie. Nawet te jedynki nie są wcale na wysokim poziomie. Między innymi dlatego, że rządzący, czy w ogóle szefowie partii, boją się brać ludzi mądrych, dlatego że mogą ich wygryźć. No, monarchii absolutnie nie mogą tego zrobić, ale tak jest. Popatrzmy na ministra spraw zagranicznych, który mianował więcej czcigodny Jarosław Kaczyński. No, ostatni minister jest już profesorem i w miarę rozsądnym człowiekiem, ale przedtem to byli ludzie, którzy kompletnie bez żadnych talentów. Znaczy to jak właśnie gdzieś słyszałem, że wcześniej tych poprzednich, bo teraz pan Rau jest ministrem spraw zagranicznych. On jeszcze jako tako umie myśleć. No a nawet ja bym, bo chciałem powiedzieć, że ludzie nie wiedzieli, kto był, nawet teraz nie wiedzą, kto jest ministrem spraw zagranicznych, a jest to istotny minister, ale ja nawet sobie nie mogę przypomnieć, kto był poprzednim. Waszczykowski. Aha. Ten od zawarcia układu San Escobar. Przedtem była pani Fotyga, która kompletnie nic nie rozumie, jaki jest projekt. Kiedyś byłem u niej na audiencji, spędziłem uroczą godzinę z panią Fotygą, która wzięła swojego doradcę do tej rozmowy. Miałem przerażające poczucie, że co ja powiem zdanie, to pani Fotyga ma chęć chwycić za telefon i spytać się Kaczyńskiego, co on o tym sądzi. Kompletny brak samodzielności wszelkiej. No dobrze, jak wspominałem o tym filmie z My Politics, pan tam powiedział, że do programu wpisuje się rzeczy, żeby zdobyć głosy idiotów. To po dwóch latach zostało wyciągnięte. Czy w aktualnym programie Konfederacji są takie rzeczy, żeby przyciągnąć idiotów? No tak,
No tak, niestety ludzi myślących politycznie jest tam już nie 1% oczywiście, ale jest już tam tylko kilkanaście procent czy coś koło tego. A głosy reszty zdobywa się głosząc rozmaite głupoty. No. Prawdziwe oczywiście lub nie, ale głosi się populizm. No, to musi być populizm z definicji, bo jeżeli lud głosuje, czyli populus, no to wygrać można tylko głosząc populizm. No jak można inaczej? No dobrze, ale powiedzmy tak, w 2020, no może zacznijmy od 2015 i tak dalej, byliście za zerowym PIT-em. Ja pamiętam pana partia zawsze mówiła, że podatek dochodowy nie jest podatkiem opłacalnym, no bo koszt poboru przewyższa chyba... Nawet nie o to chodzi, że jest on nieopłacalny. Podatek dochodowy ma... co najmniej kilka, żeby jeśli nie kilkanaście wad. Ale główną jest to, że im więcej pracuję, im lepiej pracuję, tym większy płacę podatek. Powinno być dokładnie odwrotnie. Ci, co mało zarabiają, powinni płacić duży podatek, żeby ich ukarać za to, że źle pracują. Czyli jeszcze zamiast podatku progresywnego, to powinien być regresywny. Nie degresywny, tylko regresywny. No, to jest oczywiście żart, tego zrobić nie można, ale to pokazuje, że podatek dochodowy jest w ogóle absurdem. To tylko idiota albo socjalista mógł wymyśleć podatek dochodowy, prawda? Niestety ludzie tego nie rozumieją. Wie pan, ja miałem kiedyś przerażające doświadczenie. Był to rok 80, coś koło tego, coś tam już się zaczęło trzaskać w komunie. A może się przerzucić, że nieważne. I jestem na zebraniu stronnictw, rzemieślników. W Warszawie, mogę nawet powiedzieć, gdzie się odbywało, na Rogu Koszykowej i Chałubińskiego. No i jestem na tym zebraniu i pytają mnie właśnie o podatki. Ja przypominam, że byłem członkiem SD, które się zajmowało rzemiosłem. No i tłumaczyłem o tych podatkach. Tłumaczyłem przez pół godziny i skończyłem. Zapadła cisza, to było takie, sala była taka dość szeroka, a krótka. Zapadła cisza. Po czym u rzemieślniku, tak na ogół jest taki przewodniczący z takiej gildii, coś takiego, on się spyta, no dobrze, to ile wnosiłby ten podatek pogłówny, bo ja wtedy byłem podatku pogłównego. No to powiedziałem tam 300 zł na dzisiejsze, czy 500 zł na dzisiejsze, powiedzmy. Popatrzył się po ludziach, kiwnął łokcią. Może być. A ile wnosiłby dochodowy? Tu mnie szlak trafił. Proszę pana, przecież przez pół godziny tłumaczyłem, że nie byłoby podatku dochodowego. Zapadła martwa cisza. Martwa cisza. Z jednego końca sali, z tyłu, taki głos. Panie, to nie byłoby dochodowego? No przecież mówię, że nie byłoby dochodowego. Cisza ponowna z drugiego końca sali. Taki pisk. Pisk rozdyptanej myszy. Panie, to jakże tak? Bez dochodowego? Czyli rozumie pan, najbardziej uciskani przez podatek rzemieślnicy. Czy nie wyobrażają życia bez podatku dochodowego. Więc my nie możemy mówić, że dzisiaj podatek dochodowy, bo uznają nas za wariatów. Więc w programie wyborczym musimy mówić, że obniżymy, uprościmy, prawda, i tak dalej. Ale tak naprawdę to oczywiście chcemy go zlikwidować, bo to jest podatek absurdalny. No ale innego zdania jest na przykład Krzysztof Bosak, który mi tłumaczył, że w 2021 roku, gdzie chyba prezentowaliście program i tam właśnie była stawka 0% PIT, mówił mi, że już wtedy ta stawka 0% PIT to tak naprawdę nie była zerowa stawka. Nie wiem, co było w 2021 roku, bo ja programów wyborczych nie oglądam, tylko znam program swojej partii, a programy wyborcze to piszą, jakby to powiedzieć, bieżący politycy na użytek bieżących wyborów. Natomiast z całą pewnością podatek dochodowy jest absurdem zupełnym. Można podatkować nieruchomości, można podatkować ludzi, można podatkować, ja wiem, bogactwo naturalne. Natomiast nie można podatkować dochodów, powtarzam, bo to oznacza, że karzę ludzi,
grzywną za to, że dobrze pracują. Czyli jeżeli ja na przykład robię, ja wiem, szable czy walizki i wymyślę sposób, żeby robić je dwa razy taniej, to podatek progresywny mi zerwie 3/4 tego, co ja wymyśliłem. Czyli zostanę ukarany za to, że coś a dobrego wymyśliłem. To jest absurd. No dobrze, i jak pan powiedział, że 40 lat temu, co ludzie się zdziwili, że można nie płacić podatku dochodowego, no ale jednak jak pan prowadził aktywną politykę już, no aktualnie pana wyborcy popierają załóżmy od 10-15 lat i zawsze pan głosił ten podatek 0% i nagle przychodzi Mentzen z Bosakiem i w programie pana partii jest 12% tego podatku. Czy to nie jest w pewnym sensie naplucie im w twarz, bo całe życie wierzy żyli w ten zerowy procent. No, więc jeszcze raz mówię, ludzie, którzy chcieli od nas, żebyśmy się poddali regułom pół demokracji, czyli mówili to, co ludzie chcą usłyszeć i dzięki temu doszli do władzy, a potem zrobili, co trzeba, no oni nam muszą wybaczyć, no nie ma rady. Powtarzam jeszcze raz, możemy głosić zerowy podatek dochodowy, prawda, i przychodowy i jakiś tam jeszcze obrotowy, natomiast, zerowy oczywiście, natomiast jeżeli chcemy wygrać wybory, no to musimy mówić coś, co ludzie są w stanie pojąć swoim umysłem i tyle. To jeszcze, żeby już na koniec... Niech pan zrozumie, 70% ludzi nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów na przystanku. To nie żarty, to są badania. Ale no zależy, no bo jak pierwszy raz przyjechałem do miasta, do Białegostoku, to też chwilę mi zajęło, żeby rozszyfrować, jak to działa. No panu to zajęło, ale są tacy, którzy mogą stać 2 godziny przed tym i nie rozszyfrują. No ale bo u mnie na wsi nigdy takich autobusów nie było, to musiałem pierwszy raz poświęcić, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No dobrze, jak jeszcze, bo były też o tym pytania, ale jeszcze w tej części bym zadał, jak mówię, że czy znowu o tym pluciu wyborcom w twarz, czy wzięcie pani Siarkowskiej też nie jest trochę tym napluciem w twarz dla wyborców wolnościowym? Dlaczego? Pani Siarkowska w ogóle już kilka lat temu jeszcze była w Parlamencie Europejskim. Ona już się tak zastanawiała, czy wstąpić do partii Korwin, czy do PiS-u, z tym, że ona pragmatycznie uważała, że będąc u nas to pewno nie wejdzie w ogóle do Sejmu, a jak wejdzie, to nie będzie miała wiele do gadania. Natomiast kiedy będąc członkinią PiS-u, to ona będzie w Komisji Obrony Narodowej, będzie bardzo ważna. Weszła do PiS-u, weszła do Komisji Obrony Narodowej, no i okazało się, że też nie może nic tam zrobić, prawda? Mogła sobie co najwyżej pogadać, więc rozczarowała się. No dobrze, no ale jednak idziecie z tym hasłem, że wywrócicie stolik, no a bierzecie tych posłów z systemu. Czy bierzecie Tyszkę, czy bierzecie Siarkowską? Słyszę o jeszcze Tyszka, przyszłych transferach. Tyszka nie jest systemu, Tyszka jest od Kukiza, który obiecywał, że ten system rozwali. I startował z PSL-u i później przeszedł do PiS-u. No to już... To pytanie pana Kukiza, ale nie do pana Tyszki. No ale no pan Tyszka startował z partii systemowej, czyli z PSL-u. Tyszka? No tak. No z list. No a z jakich list został wybrany? Nie, z Kukiza startował. No przecież w tej kadencji Sejmu Kukiz startował na listach PSL-u. Tak, nawet nie wiedziałem. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Natomiast znam poglądy pana. Pana marszałka Tyszki, one są okej. Okay. Ja panu powiem jeszcze w charakterze czego sobie pan traktuje jako niewiarygodną zupełnie informację. Otóż był sobie świętej pamięci pan o nazwisku Mikołaj Kozakiewicz. Mikołaj Kozakiewicz świętej pamięci, który był nawet potem marszałkiem Sejmu, miał poglądy całkowicie libertariańskie. Absolut, był czystej wody libertarianinem. A jego żona, pani Weronika, urocza osoba zresztą, była przy tym jeszcze libertynką. Absolutnie wolnościowe. Wie pan, co robił za PRL-u pan Kozakiewicz? Był członkiem ZSL-u, czyli partii, i spokojnie sobie przeżywał pan, jak ja przeżywałem w SD, prawda? A on w ZSL-u, w partii chłopskiej, z poglądami libertariańskimi siedział.
No ale to jest właśnie problem, że politycy mogą mieć własne poglądy i są taką szmatką, co mogą nasiąknąć poglądami z tej partii, co startują. Przecież ile jest przykładów polityków, że startowali z jednej partii, byli w tej partii i byli w kompletnie konkurencyjnej partii i przechodzą później do tej drugiej i mówią kompletnie co innego. Jak później spojrzeć w lustro? To znaczy, że nie mieli żadnych poglądów. No weźmy na przykład... Dam panu dwa przykłady, które się wiążą z panem Donaldem Tuskiem. Otóż jest 30 lat temu, jesteśmy w Sejmie, obydwaj, i ja się pytam pana Donalda, który jest, miał 10 razy większy klub ode mnie, prawda? Dlaczego ci pana posłowie tak dziwnie głosują? A on mi powiedział: panie Januszu, jak z tych moich 33 posłów trzech wie, co to jest liberalizm, to jest to bardzo... bardzo dużo. I znaczy on wiedział, Lewandowski wiedział, znałem jeszcze jednego, który wiedział, ale on nie był chyba w Sejmie. No to było ich tam dwóch czy trzech. No taka jest prawda. Ludzie nie rozumieją ideologii w ogóle. Ale to nie koniec. A teraz drugi przykład, który jest bardzo szokujący. Otóż tych trzech czy dwóch ludzi byli tam w Sejmie i był to między innymi pan Donald Tusk. I pan Donald Tusk poszedł do Unii Europejskiej i tak przesiąkł tą ideologią socjaldemokratyczną, że w końcu sam przyznał, że już nie jest żadnym liberałem, to otwarcie powiedział przynajmniej. Już nie jest żadnym liberałem, on jest socjaldemokratą. Czyli no z kim, jak się wlazło między wrony, trzeba krakać jak i ony niestety. No a moim zdaniem on może być dalej liberałem, jeżeli był, tylko po prostu nie przesiąkł jakimiś poglądami, tylko głosi poglądy, które aktualnie mu się opłacają. No możliwe, tylko myślę, że przez 30 lat pobytu w tej Unii Europejskiej zupełnie zgłupiał, bo to, jak już mówiłem, z kim przestajesz, takim się stajesz i tam się siedzi z idiotami i to są idioci, a dogmatyzm Timmermans na przykład. Także trudno, może rzeczywiście on w to nie wierzy, tylko tak głosi. A jak dojdzie do władzy, to zrobi coś dokładnie odwrotnego, nie wiem.